Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym magazynie Po prostu Wschód przyjrzymy się szerzej ostatnim wydarzeniom w Rosji, gdzie doszło do tragicznej w skutkach strzelaniny w gimnazjum. Zginęło 9 osób. Zastanowimy się też, jakie znaczenie ma dla Białorusinów II wojna światowa oraz przeniesiemy się do Wilna, gdzie pojawił się bardzo ciekawy podcast Polski Mit. W tym tygodniu dziękuję serdecznie Adamowi, Michałowi, Cezaremu i Maciejowi, którzy zostali moimi nowymi patronami bądź też przedłużyli swoje subskrypcje. Oczywiście dziękuję też wszystkim, którzy zrobili to jeszcze wcześniej, a także ogólnie wszystkim moim słuchaczom. Jeżeli ktoś jeszcze zechce mnie wesprzeć, można to zrobić na Patronite oraz Zrzutce, wpisując Po prostu Wschód. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania. 9 maja, w Dniu Zwycięstwa, w Rosji i na Białorusi odbyły się uroczyste obchody. Prezydent Władimir Putin powiedział, że Moskwa będzie twardo bronić swych interesów narodowych i zapewniać sobie bezpieczeństwo, którego gwarancją są siły zbrojne. Na Placu Czerwonym odbyła się tradycyjna parada. Wzięło w niej udział 12 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy służb siłowych oraz 190 sztuk sprzętu wojskowego. W Mińsku obchody były skromniejsze. Aleksandr Łukaszenka mówił o współczesnych neokolonialistach, którzy, cytuję, podżegają do nienawiści, tworzą krwawe konflikty i próbują ubrać młodzież w brunatne uniformy. Właśnie dlatego próbują narzucić nam flagi i hymny, które zostały splamione współpracą z hitlerowskimi mordercami. Dodał, mając tu na myśli opozycję, która wykorzystuje jako jeden z symboli biało-czerwono-białą flagę. W piątek Łukaszenka podpisał ustawy, które zaostrzają walkę z nazizmem i ekstremizmem. Takie oskarżenia są wykorzystywane w procesach politycznych. Rosja opublikowała bardzo krótką listę państw nieprzyjaznych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom są na niej tylko dwa kraje – Stany Zjednoczone i Czechy. Konsekwencją jest m.in. to, że Czechy będą mogły zatrudniać w swojej ambasadzie maksymalnie 19 pracowników spośród Rosjan, a Stany Zjednoczone ani jednego. Prorosyjski polityk z Ukrainy Wiktor Medwedczuk został umieszczony w areszcie domowym w Kijowie do 9 lipca. Jeden z liderów partii opozycyjna Platforma za Życie oraz jego współpracownik, inny deputowany Taras Kozak, zostali oskarżeni o zdradę stanu i próbę kradzieży surowców na Krymie. Medwedczuka podejrzewa się również o to, że przekazał służbom rosyjskim informacje zawierające tajemnicę państwową, a także o prowadzenie działalności wywrotowej przeciw Ukrainie. Premier Armenii Nikol Paszynian oskarżył w czwartek armię Azerbejdżanu o naruszenie granicy. Jego zdaniem Baku dąży do podboju nowych terytoriów. W związku z tą sytuacją Stany Zjednoczone oświadczyły, że ściśle monitorują to odnowione napięcie na granicy Armenii i Azerbejdżanu. Kroki Baku potępił prezydent Francji Emmanuel Macron. W rozmowy zaangażowała się Rosja. We wtorek doszło do strzelaniny w gimnazjum w Kazaniu. Zginęło co najmniej 9 osób, ranne zostały 23 osoby. Ogień otworzył 19-letni były uczeń tej szkoły, Ilnas Galawijew. Został zatrzymany, przyznał się do winy i został osadzony w areszcie śledczym. Moim gościem jest dr Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. O samej strzelaninie chyba nie będziemy rozmawiać. Porozmawiajmy o tym, jakie wywołała ona reakcje rosyjskich władz. Może zacznijmy od kwestii posiadania broni. Ilnas Galawijew dostał pozwolenie na jej posiadanie całkiem niedawno, a jeszcze w zeszłym roku zdiagnozowano u niego chorobę mózgu. Zapewne w takiej sytuacji możemy przypuścić, że niedługo zostanie zaostrzone prawo do posiadania broni, bo jak się okazuje, ono w Rosji jest dość liberalne. Jest bardzo liberalne i ten skala obrotu bronią jest bardzo duża. I mimo tego, że do tej pory w Rosji, to nie był przypadek pierwszy w Kazaniu teraz, takich strzelanin czy w ogóle aktów przemocy w szkołach, do tej pory było według różnych źródeł od kilkunastu do 30 i po każdym takim akcie, zwłaszcza po do tej pory najbardziej krwawej strzelaninie w 2018 roku w Kerczu na Krymie, zawsze podnosiły się głosy, że należy coś zrobić ze zbyt liberalnym prawem i zbyt liberalną praktyką jego stosowania, ale nawet po tej strzelaninie w Kerczu władze nie zrobiły literalnie nic, żeby prawo zaostrzyć, wręcz przeciwnie, pojawiały się pomysły na jego liberalizację. To jest już zupełnie kuriozalne.
kazalne. I teraz władze mają pewne pomysły, jak zaostrzyć dostępu do broni. Odgrzano projekt ustawy, który już leżał w parlamencie od zeszłego roku, który zakazuje na przykład wydawania pozwoleń na broń osobom w przeszłości wielokrotnie karanym, w tym karanym za prowadzenie pod wpływem alkoholu. Też zakazuje zamieszczania w internecie instrukcji, jak zrobić czy jak przerobić broń. Natomiast akurat ten projekt nie ma nic wspólnego ze specyfiką wydarzeń w Kazaniu. Dużo bardziej racjonalne są pomysły szefa Rozgwardii, zależy tylko jak one będą wdrażane i czy w ogóle, żeby na przykład podwyższyć wiek uprawniający do zdobywania licencji na broń, czy zaostrzyć różne inne przepisy, na przykład kto ma prawo wydawać zaświadczenia psychiatryczne czy medyczne w ogóle. Problemem jak zwykle może się okazać ogromna skala korupcji w Rosji, bo jeżeli mówimy o tym, że na przykład chcemy zmonopolizować wydawanie zaświadczeń w placówkach państwowych i zabrać takie prawo klinikom prywatnym, no to pytanie jest takie, czy państwowi lekarze są mniej skorumpowani w tym zakresie niż lekarze z placówek prywatnych. Rozumiem, że te przepisy są dość liberalne, że jest łatwo otrzymać broń, tylko skąd ta tradycja, dlaczego one takie są, bo na przykład w przypadku Stanów Zjednoczonych rozumiemy, tak, że jest to pewna tradycja państwa amerykańskiego. Dlaczego w Rosji jest to takie proste, bo to jest jednak trochę paradoks. Mówi się o wpływach lobby myśliwskiego. Ważne jest też to, że w rosyjskim społeczeństwie, i to jest świadomie podsycane przez władze, panuje swoisty kult armii i służb specjalnych. Cała machina państwowa gloryfikuje obrońców ojczyzny, którzy często bardzo, bardzo często po prostu walczą z wrogami wewnętrznymi, ale cała popkultura na przykład też sprzyja takiemu kultowi ludzi z bronią. Rytuały, które są dosyć popularne, rytuały przy okazji obchodów Święta Zwycięstwa 9 maja, rekonstrukcje historyczne, ubieranie dzieci w mundury, to wszystko wyzwala agresję symboliczną w społeczeństwie. W przedszkolach i szkołach rosyjskich jest program wychowania patriotycznego, które jest zmilitaryzowane. Istnieje pod patronatem Ministerstwa Obrony tak zwana Młoda Armia, która skupia kilkaset tysięcy dzieci. Dzieci jeżdżą na obozy paramilitarne, gdzie uczą się obsługi broni, gdzie są szkolone w takim duchu, że Zachód zagraża Rosji i należy się szykować do kolejnej wojny. W takiej atmosferze myślę, że bardzo łatwo o wyzwalanie agresji na poziomie codziennym. Natomiast moje podejrzenie jest też takie, że walka z nielegalnym obrotem broni nie jest priorytetem państwa rosyjskiego. Na pewno tutaj też są takie tradycje kryminalne, tak? Podejrzewam, że po latach 90., kiedy ta broń była rzeczywiście nie tylko powszechnie dostępna, ale i często stosowana w rozmaitych porachunkach, to po prostu taki stan rzeczy się utrzymał i mimo, że państwo zacieśniło kontrolę nad sferą kryminalną, to wykształciły się pewne tradycje, z którymi teraz władza nie walczy, dlatego że ma inne priorytety, a tym priorytetem jest dławienie działalności opozycyjnej i utrzymywanie kontroli politycznej nad państwem. I na to też wskazują zresztą pierwsze reakcje władz po zamachu w Kazaniu. Właśnie i o to chciałem zapytać, ponieważ pierwsze reakcje to była właśnie kwestia zaostrzenia kontroli nad internetem. Prawdopodobnie dlatego, że ten sprawca umieścił film, czy też miał kanał w komunikatorze Telegram, w którym umieścił film, gdzie mówił właśnie o tym, co ma zamiar zrobić. Zrobił to już, upublicznił to tuż przed tym zamachem. Niemniej jednak już pojawiły się sugestie, że za to, co on zrobił, odpowiada oczywiście internet, ewentualnie gry komputerowe. To jest taka standardowa reakcja władz na wszelkie zajścia w różnych sferach, jakie mają miejsce, to znaczy defaultowo mówi się o tym, że należy zacieśnić cenzurę i walczyć ze szkodliwymi wpływami internetu. To jest też często ubierane w taką retorykę, że należy chronić nieletnich przed szkodliwymi wpływami i to jest taka domyślna reakcja. Natomiast nikt nie pyta o rzeczywiste przyczyny tego, że od iluś lat w Rosji zaczęły się strzelaniny w szkołach, tak? A wśród tych przyczyn, o które nikt nie pyta, jest chociażby skala przemocy w szkołach wśród rówieśników. Prawie 90% uczniów skarży się na to, że stykało się z przemocą w szkołach. Jest powszechny brak odpowiedniej pomocy psychologicznej. Prawo rosyjskie
w żaden sposób nie narzuca wytycznych dla szkół, w jaki sposób organizować opiekę psychologiczną poza wąską grupą dzieci ze zdiagnozowanymi problemami ze zdrowiem. Jest rosnąca biurokratyzacja pracy nauczycieli, co powoduje, że nie mają oni czasu, żeby się przypatrywać uczniom i diagnozować ewentualne problemy, a już tym bardziej pomaga. Szkoła jest coraz bardziej zideologizowana. To też jest odpowiedź władz na ewentualne tak zwane zagrożenia. Zamiast zająć się dziećmi, ich problemami, przyjmuje się założenie, że ideologizacja, taki patriotyzm, wychowanie patriotyczne to jest sposób na to, żeby dzieci były grzeczne. Tak? Tutaj wśród reakcji władz różnych szczebli, takich spontanicznych reakcji na strzelaninę w Kazaniu, na przykład pojawił się głos tatarstańskiej rzeczniczki praw dziecka, która powiedziała, że należy przywrócić ideologię państwową w Rosji i że brak tej ideologii jest powodem właśnie tego, że dzieci nie zachowują się tak, jak powinny się zachowywać. Przy czym tu mam akurat 19-latka, ale chodzi o to, że cały system powinien być właśnie nastawiony na taką neosowiecką ideologię i wychowywanie odpowiednie, w tym zagospodarowywanie czasu pozalekcyjnego, żeby dzieci nie miały czasu na głupoty, powiedzmy w cudzysłowie. Przypomnę, że rosyjska konstytucja wprost zakazuje ideologii państwowej. Symptomatyczna jest też reakcja władz obwodu murmańskiego, innego regionu Rosji. Ministerstwo Oświaty obwodu murmańskiego zażądało od placówek oświatowych w regionie nie przygotowania jakiejś diagnozy na przykład na temat problemów wśród uczniów czy potrzeb w zakresie opieki psychologicznej. Zażądało przygotowania listy uczniów, studentów i absolwentów mających problemy z przestrzeganiem dyscypliny. Też bardzo, bardzo symptomatyczne kryterium. I wśród tych oznak problemów z przestrzeganiem dyscypliny znalazło się między innymi to, czy uczeń bądź student był uczestnikiem protestu w obronie Nawalnego. No tak, czyli tutaj oczywiście we wszystkim jest winny Nawalny, ale jest jeszcze jedna kwestia, bo pani mówi, że 90% uczniów spotyka się z przemocą w szkole. Ale to nie znaczy, że oni się spotykają z tą przemocą tylko ze strony rówieśników. To jest chyba też problem tego, jak nauczyciele widzą edukację i to, że patrzą pewnie na tę edukację w sposób taki dość radziecki, czyli starają się rządzić silną ręką. Więc tutaj chyba też bym nie wykluczył, że może dojść do przemocy. Tak, tak, tak. Szkoła rosyjska jest dosyć opresyjna w tym sensie. Jest bardzo hierarchizowana i jest rzeczywiście bardzo radziecka w duchu. Na pewno jest tak, że uczeń nie postrzega nauczyciela jako sprzymierzeńca, tylko jako instancję władzy, która jest bardzo daleko tak naprawdę i od codziennych potrzeb uczniów i od ich problemów. Więc na pewno taka przemoc systemowa oprócz przemocy codziennej, właśnie takiej rówieśniczej, ma znaczenie. Też przypadek chłopaka, który strzelał w Kazaniu, pokazuje skalę problemów w rosyjskiej służbie zdrowia, o czym zresztą już też mówiliśmy tysiące razy przy okazji pandemii chociażby, ale i wcześniej. Niedofinansowana służba zdrowia, niedofinansowana psychiatria dziecięca, jeżeli w ogóle można mówić o jakimś systemie opieki nad dziećmi z problemami psychicznymi. To wszystko powoduje, że do takich sytuacji dochodzi. To akurat internet miał najmniejszy chyba wpływ akurat w tym przypadku, dlatego że Telegram bardzo szybko usunął, jak tylko ten film został upubliczniony, Telegram go bardzo szybko usunął. Było to niestety za późno, żeby zapobiec temu wydarzeniu, ale algorytmy i procedury w samym internecie zadziałały tak jak trzeba. Czy to wszystko nie zmierza ku większej kontroli w ogóle zachowania młodzieży, już nie tylko internetu, ale też to, co pani mówiła o tej ideologii państwowej, chociaż jest to akurat propozycja jednego z regionów, jak ja rozumiem. Ale przed wyborami, które się zbliżają, przed wyborami do Dumy we wrześniu, wydaje się, że tutaj władza stara się, może wykorzystać tę strzelaninę jako taki pretekst do jeszcze przykręcenia kurka. Absolutnie tak. Natomiast to nie jest przełom w tym sensie, że takie działania są prowadzone od lat już. Kolejne zaostrzenie cenzury w internecie to jest rok 2020, to są ustawy z grudnia.
gdzie właśnie prowadzono jeszcze większe niż wcześniej restrykcje, jeżeli chodzi o zamieszczanie treści w internecie. Teraz na fali represji przeciwko zwolennikom Aleksieja Nawalnego, uczestnikom pokojowych protestów, ludzie są aresztowani, zatrzymywani za repostowanie wszelkich informacji na temat protestów na przykład. Bardzo symptomatyczne jest to, że nawet wpisy jakiekolwiek, które mówią o potrzebie pokojowej zmiany władzy, rotacji władzy w Rosji, są uznawane za ekstremistyczne przez organy ścigania. Teraz mamy ten swojego rodzaju przełom, jeżeli chodzi o wniosek o uznanie organizacji Aleksieja Nawalnego, czyli sztabów regionalnych i Fundacji Walki z Korupcją za organizacje ekstremistyczne. Władza rosyjska wchodzi tym samym na wyższy poziom represji, dlatego że do tej pory walczono z takimi, z opozycją, z aktywistami społecznymi przy pomocy rozbudowanych stale ustaw o agentach zagranicznych, które nie oznaczały zakazu działalności, ale bardzo ją utrudniały. Natomiast uznanie za ekstremistów delegalizuje działalność takich organizacji w Rosji. Posiedzenie sądu ma się odbyć 17 maja. Ja nie mam żadnych złudzeń, że sąd się przychyli do wniosku prokuratury i uzna organizację Nawalnego za ekstremistyczne, co będzie miało skutki bardzo rozległe i dla członków tych organizacji, i dla ich zwolenników, dlatego że karane są osoby, które w jakikolwiek sposób wspierają takie organizacje, czy finansowo, czy jako wolontariusze chociażby. Dotychczas praktyka prawa rosyjskiego była taka, że na przykład w przypadku zamieszczania w sieci materiałów takich organizacji prawo potrafiło działać wstecz. I mamy tutaj, ta tendencja może być wzmocniona. Jest teraz projekt ustawy w parlamencie, który ma zakazywać osobom powiązanym z takimi organizacjami startowania w wyborach. Przy czym jest tam wyraźny przepis, że to dotyczy osób, które uczestniczyły w jakikolwiek sposób w działaniach takich organizacji kilka lat przed wyrokiem sądu w sprawie uznania ich za ekstremistów. A przed naszą rozmową czytałem o zwolnieniach w moskiewskim metrze tych osób, które wyraziły poparcie, podpisywały się pod listami poparcia dla Aleksieja Nawalnego. I mam takie wrażenie, że wszystko to chyba zmierza w Rosji w stronę takiego modelu białoruskiego, gdzie tej wolności jest jeszcze mniej. Kiedyś się mówiło, prawda, o tym, że Białoruś jest takim polem doświadczalnym właśnie dla reżimu w Moskwie. Co można zrobić, jak można zrobić? Czy pani też ma takie wrażenie? Ja myślę, że to jest własna logika reżimu rosyjskiego. I mamy oczywiście wieczny problem z nazywaniem pewnych zjawisk, to znaczy od lat mówimy o zaostrzaniu się autorytaryzmu w Rosji. Niewątpliwie kolejnym impulsem do tego zaostrzania były wypadki na Białorusi, która była długo uznawana za taki idealny bastion stabilności autorytarnej. I nagle się okazało, że społeczeństwo uważane za wybitnie bierne i przywiązane do takich paternalistycznych relacji władza-społeczeństwo nagle wyszło masowo na ulicę i wychodziło regularnie. I tutaj myślę, że reżim rosyjski postanowił działać prewencyjnie i zdławić wszelką działalność opozycyjną, czy szerzej obywatelską, która może nawet potencjalnie zagrażać władzą. Ta działalność jest de facto już w tym momencie kryminalizowana domyślnie. Działają prewencyjnie w momencie, kiedy jeszcze w Rosji nie ma głębokiego kryzysu gospodarczego, kiedy społeczeństwo stale ubożeje, ale jeszcze nie do takiego stopnia, żeby zaczęły się masowe protesty na tle ekonomicznym i kiedy rating Putina jest dosyć wysoki. W ten moment uznano za najlepszy, żeby się rozprawić z potencjalnymi ośrodkami protestu. Co jest ciekawe, na celowniku znalazła się, jak powiedziałam, działalność stricte obywatelska, nawet apolityczna. Przyjęto ostatnią ustawę, która bardzo ściśle reglamentuje wszelką działalność oświatową, edukacyjną, czego wcześniej nie było. Potencjalnie każdemu można zakazać na przykład prowadzenia działalności oświatowej w internecie pod postacią jakichś filmików. Do tej pory to była swobodna dosyć działalność. Teraz trzeba de facto mieć zgodę władz na wszystko. I wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby tropić tych, którzy będą, nie wiem, pokazywali jak gotować, tylko tych, którzy na przykład będą uczyli o prawach człowieka, o prawach obywatelskich, o tym, co jest w konstytucji rosyjskiej i jak bardzo władze rosyjskie te konstytucje łamią. Czyli nawet wszelka działalność apolityczna już teraz potencjalnie jest uznawana za antypaństwową,
ponieważ właśnie zwiększa świadomość obywateli w ewentualnej walce o ich prawa. Te zwolnienia w moskiewskim metrze nie są jedyne. Wcześniej zwolniono też grupę dziennikarzy państwowego holdingu radiowo-telewizyjnego za to samo. To nie jest tak, że pracodawca zwalnia dlatego, że człowiek dopuścił się przestępstwa, za które został skazany prawomocnym wyrokiem, tylko za to, że jego dane figurowały w bazie zwolenników opozycjonisty. Wracając do problemów z nazywaniem etapów rozwoju rosyjskiego autorytaryzmu, przyjmuję, że przyjęłam w zeszłym roku już po wejściu w życie tych represyjnych kolejnych ustaw, że władza już wyszła z etapu legitymizowania reżimu autorytarnego dzięki pozorowaniu legalizmu czy jakichś procedur demokratycznych, bo to długo trwało, i weszła w etap dyktatury z takimi ambicjami totalitarnymi, to znaczy prawo i praktyka jego stosowania coraz bardziej ingerują w prywatne życie ludzi, już nie mówiąc o tym, że w kolejne sfery działalności na pograniczu prywatnego i publicznego. Więc mimo że Rosja nie jest Związkiem Radzieckim, mimo że nie ma masowego terroru, mimo że nie ma systemu łagrów, takich jakie znamy ze Związku Radzieckiego, mimo że są otwarte granice, internet ciągle działa, to ja bym określiła ambicje reżimu jako dokładnie totalitarne. I będziemy patrzeć, co się będzie jeszcze zmieniać, bo do wyborów do Dumy zostały 4 miesiące, więc możliwe, że ta śruba i tak już dokręcona, tak jak pani mówi, będzie jeszcze bardziej dokręcana. Doktor Maria Domańska z Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przenosimy się do Grodna, gdzie jest profesor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Aleksandr Smalanczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o podejściu Białorusinów do II wojny światowej, czy też Wielkiej wojny ojczyźnianej, ponieważ Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wydaje teraz książkę pod pana redakcją Za pierwszych Sowietów. Ale na początku chciałem zadać pytanie trochę odbiegające od tematu. Kilka dni temu władze zlikwidowały istniejące w Grodnie od 2016 roku Centrum Życia Miejskiego. Tam odbywały się różnego rodzaju imprezy, koncerty, przedstawienia, spotkania autorskie. Pretekstem był obraz przedstawiający powojennego antyradzieckiego partyzanta Jochena Żychara, który pojawił się na wystawie w marcu. O obrazie jeszcze porozmawiamy, ale proszę powiedzieć, jak duża jest to strata dla Grodna? Jak duże znaczenie miało to centrum? Muszę powiedzieć, że to dość wielkie, poważne znaczenie miał ten centrum dla Grodna, bo w okresie tych ostatnich 5 lat to naprawdę to był centrum takiego życia kulturalnego, życia kultury białoruskiej, kultury nieoficjalnej. To było miejsce, gdzie były prowadzone prezentacje, promocje książek, nawet festiwale robione konferencje, robione dyskusje i różne takie forumy były przeprowadzone. I to naprawdę, kiedy to wszystko było stworzone, to miałem pewne te wątpliwość, czy można to nazywać centrum życia miejskiego, a już wkrótce to zrozumiałem, że to naprawdę jest takie centrum życia kulturalnego raczej, społeczno-kulturalnego białoruskiego w Grodni. I ta decyzja sądu to taki mocny cios po życiu kulturalnemu Grodna, chociaż rozumiem, że to nie koniec tego wszystkiego i jeszcze będziemy walczyć za ten centrum i coś będzie, jakaś placówka dla wymiany myśli, dla tego, żeby tam jakoś prowadzić działalność kulturalną, to w Grodni będzie. Jak już wspomnieliśmy, oficjalnie pretekstem była wystawa Alesia Puszkina, na której pojawił się obraz antyradzieckiego partyzanta. Rozumiem, że ten okres i tego rodzaju działania są obecnie oceniane przez władze jednoznacznie negatywnie. Chcę powiedzieć, że to naprawdę tylko pretekst, bo prawdziwa przyczyna po prostu zniszczenia takiej placówki niepodległej jakimś kontroli ze strony administracji miejskiej, ze strony ideologów państwowych w Grodnie. A co dotyczy tej walki antyradzieckiej po wojnie, po II wojnie światowej, to teraz tak, w tym ostatnich latach my przeżywamy taki okres, kiedy władze, ideologi i te historycy, które pracują faktycznie jako ideolodzy, jak naukowcy, spróbują tu pokazać tą walkę antyradziecką na Białorusi powojennej, pokazać jak związaną z okupacją nazistowską, z okresem II wojny światowej, chociaż to trochę inny czas i ja kiedy prowadziłem i prowadzę swoje badania z zakresu historii mówionej, oral history, to widzę, że stosunek ludności tej Białorusi zachodniej przeważnie, to nie przyjęli tej władzy sowieckiej.
nie przyjęli i ten stosunek, ta walka antyradziecka w sytuacji, kiedy Białoruś była bardzo mocno zniszczona w tej II wojnie światowej, zniszczona przez te lata okupacji niemieckiej i walki partyzanckiej. I dość ciężko było znaleźć jakieś możliwości do tej walki z przeciwko drugim Sowietom, jak ludzie mówili, to znajdowali takie możliwości i walczyli, naprawdę. No a ten stosunek władzy dzisiejszej do tej wojny antyradzieckiej w lasach białoruskich po wojnie, to trzeba powiedzieć, że tak jest powrót teraz do, nawet nie do, do takiej koncepcji radzieckiego okresu stalinowskiego. Z tego, co pan mówi, rozumiem, że raczej nie ma szans, żeby prowadzić jakieś badania naukowe nad tym okresem. No w pewnym ograniczonym zakresie to możliwe. Możliwe, kiedy ten, nawet historia mówi, ona już kilka lat, to są takie wyklady na uniwersytetach, tylko że to raczej nie prowadzi do jakiejś działalności takiej praktycznej. I jeżeli mówić o wynikach tych badań, to wyniki raczej przedstawione przez działalność Białoruskiego Archiwum Historii Mówionej, to online projekt i wydajemy książki, prowadzimy konferencje i prowadzimy realne badania, które pokazują stosunek Białorusinów do najważniejszych wydarzeń historii w dziejach XX wieku, które mocno, mocno różni się od pozycji ideologów państwowych, od koncepcji, raczej sowieckie koncepcje, ciągle sowieckie koncepcje. Pakt Ribbentrop-Mołotow i jego tajny protokół w szczególności nie są chyba faktem powszechnie znanym. Raczej tłumaczy się, że Moskwa została do tego zmuszona przez Zachód. Jak rozumiem, to jest taka oficjalna linia. Mówi się, nawet jest w podręcznikach ten temat, ale to przedstawione w ogóle w okresie tym sowieckim. Wcześniej po prostu prawdę o tym w pakcie Mołotow, nawet sam fakt tego paktu Mołotow-Ribbentrop był po prostu schowany od ludzi. Fakt tego tajnego protokołu. Teraz mówi się, że okej, bardzo dobrze, że to jakoś pomogło Stalinowi i wojna zaczęła się trochę wcześniej tam. A cena pozytywna daje się temu wszystkiemu w podręcznikach szkolnych. W pracach naukowych tego nie ma. Prace naukowe to tu różne już rzeczy można mówić i można mówić o pewnej dyskusji i pozycji, całkiem innej pozycji oceny tego paktu, jak wydarzenie dyplomatycznego, politycznego, który po prostu rozwiązał II wojnę światową. No a tym raczej piszą historycy, którzy nie pracują w instytucjach oficjalnych, państwowych na Białorusi. To chyba przekłada się też na oficjalne obchody Dnia Zwycięstwa. Tam nie ma miejsca na jakąś głębszą refleksję. To dość ciężkie dni dla mnie, te 9-10 maja, to taki prawdziwy szał komunistyczny. Tej propagandy o zwycięstwie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej tak zwanej i o tym, że to wyłącznie Związek Sowiecki zwyciężył w tej wojnie. Ale muszę powiedzieć, że jest już pewny dystans ludzi do tego, co pokazuje i mówi się w telewizji. I był ten okres lat 90. i nawet na początku tego stulecia była możliwość prowadzenie mniej więcej takie swobodne już poszerzenie innej wiedzy o tych wszystkich wydarzeniach. I jest jeszcze ta pamięć rodzinna, której ja trochę zajmuję się, pamięć pokoleniowa lub tam pamięć komunikatywna, jak niemiecki badacz Jan Asman nazywa, to wszystko, co przekazane jest w rodzinach i pamięć, mogę powiedzieć, że pamięć o tej partyzance sowieckiej to raczej bardzo krytyczna nastawiona ludność do tego wszystkiego. Może tylko w szkołach tam jakoś ta propaganda brzmi tak otwarcie i nie ma żadnych takich notek krytycznych, a w rozmowach ludzi, we wspomnieniach to bardzo ostre wrażenie, ostra krytyka była. I mówi się otwarcie, mówi się o tym, że te akcje karne Niemcy były po prostu często sprowokowane przez partyzantów sowieckich, którym nie chodziło w ogóle o życie tej ludności miejskiej, ludności wiejskiej w tym czasie. Chodziło tylko o walkę i wykonanie jakichś nowych rozkazów tam z Kremlia, z Moskwy. Na Białorusi można powiedzieć, że różne pamięci o tej wojnie istnieje i można tak mówić, że ta wojna, którą nazywamy Druga wojna światowa, jeżeli mówię o sobie, o swoich kolegach, historykach, takie różne miejsce pamięci dla Białorusinów dzisiaj. Jedno to tak, można powiedzieć oficjalnie, że to taki sukces tej władzy komunistycznej. Prawie nikt nie wspomina, że Związek Sowiecki był częścią tylko koalicji antyhitlerowskiej, a z drugiej strony to pamięć ludzi. Pamięć o tej wojnie mówię tylko jednoznacznie, że to straszna tragedia. W ogóle z tych moich ekspedycjach, badaniach terenowych na Białorusi w pewnym momencie zauważyłem, że
Для людей в ogóle нема розуміння, люди не розуміють, що було якесь звитянство. Та війна не скінчилася для білорусина звитянством. То якось була цьонглія, була трагедія. І той май 65-го року теж не був. Не тільки так, так, кінець війни дуже добре. А же ми звитянжили в той війні, того не було. Можна повідати, що фактично то звитянство нацизмом, насизмом було фактично скрадено у людей. Но вони в ogóle не зрозуміли, що то якесь звитянство, що змінилося їх життя до ліпшого? Ні. На Білорусі Західній почалася колективізація примусова і знову репресії, сталінівські репресії на Сходній і на Західній Білорусі. Тут не було звитянства. І нема такого звитянства в пам'яті людей, які пережили то все. Але закінчила się brutalna okupacja przez III Rzeszę. Tak, to skończyło, ale od razu zaczęły się represje. Represje na Białorusi Zachodniej, ja wiem, ostatni masowy taka deportacja ludności była w 1952 roku faktycznie. I ten Żychar, Eugen Żychar i ta walka antyradziecka to była po prostu była odpowiedź na to, co wyrabiali drugi Sowieci na Białorusi. Bo jeszcze trwała wojna, dla wielu ludzi trwała ta wojna faktycznie. Władze jednak starają się odchodzić od tych działań upamiętniających Dzień Zwycięstwa, które proponuje Moskwa. Chodzi mi o takie rzeczy jak wstążki Świętego Jerzego czy akcja Nieśmiertelny Pułk. Tak, polityczne można powiedzieć takie znacznie polityczne oderwanie rzeczy, bo coś podobnego spróbuję zrobić już na glebie białoruskiej, coś podobnego. Ale żeby te stążek nie było, to wymyślili tam jakieś swoje stążki, taki kwiatek jabłoniowy, jak to nazywa się i mówi się. Polityka bardzo podobna, ale polityka też tak, w tej polityce jest pewien dystans od tego, co robi się w Rosji, żeby nie było całkiem to wszystko jednoznacznie. Bo dla Łukaszenki chodzi, żeby pokazać, mówić nie tylko o tym zwycięstwie narodu Związku Sowieckiego i tej partii komunistycznej w tej wojnie, a mówić o jakimś takim białoruskim aspekcie, że to my Białorusini zwyciężyli. Tak spróbuję o tym powiedzieć, że no, raczej chodzi nie o Białorusinach, raczej chodzi o tym człowieku, który chce jakoś pokazać, że miał bezpośrednie do czynienia do tego zwycięstwa. W ostatniej wojnie to jakoś przywiązuje, ciągle przywiązuje siebie do tego wszystkiego. No i trochę spada i na ludzi, którzy na tej ziemi żyli i żyją. Jakie jest oficjalne podejście do 17 września 1939 roku? Ile zostało z tego, jak to święto oceniano w czasach radzieckich? Wtedy mówiono o Złotym Wrześniu. Można powiedzieć, że na Białorusi trwa pewna dyskusja. Przy czym, jeżeli analizować pozycję państwa białoruskiego w ostatnich latach, to w ogóle żadnej zmianki o tym wydarzeniu 17 września nie było, kiedy było 60 lat temu wydarzenie, kiedy było 70 lat wydarzenia. Po prostu milczało państwo. Państwo nie wie w ogóle, co z tym robić. I tylko wydarzenie zeszłego roku, rewolucja białoruska, sprowokowała taką, można powiedzieć, taką falę propagandy antyzachodniej i w pierwszej kolejności antylitewskiej, antypolskiej. I wymyślili ten dzień. Jeżeli mówić o pamięci ludzi, to i te 39-41 rok, to raczej to też tragedia. To ludzie wspominają o tej wojnie jako o tragedii, nie jako o jakimś tam zwycięstwie. Chociaż w pamięci tych ludzi, z którymi rozmawialiśmy o tym 1939 roku, o wrześniu, przeważnie ludzie, którzy mieszkali daleko od tej granicy ryskiej, od granicy polsko-sowieckiej, to wspominali, że na początku to jakoś z kwiatami tam spotykali armię czerwoną i przeważnie to było tam, gdzie wcześniej działali jakieś organizacje komunistycznej partii Białorusi Zachodniej. Gdzie ich nie było, to nie było żadnego spotkania. A ludzie, którzy mieszkali wzdłuż tej granicy ryskiej, to bardzo ciekawe było nastawienie, bo po prostu oni bardzo dobrze widzieli, jak tam żyje się z tej wschodniej strony. Widzieli, że nie ma żadnego tam raju sowieckiego tam i po prostu nikt nie spotykał tych armii czerwonej, nikt nie wychodził z kwiatami i rozumieli, co to będzie, że przyjdzie inna władza, całkiem nieludzka władza była. Dla ludzi, którzy mieszkali dalej od tej granicy, to ta propaganda sowiecka raczej działała dość efektywna na nich i wierzyli, że tam coś zmieni się do lepszego, ale z moich wyników, moich badań wychodzi, że już w październiku zaczęli rozumieć, że oczekiwaliśmy na jakieś przemiany, oczekiwaliśmy na ruskich, jak mówiono, ale przyszli całkiem inne jakieś ruskie. Bo ta władza pozwalała i nawet prowokowała mordy przeciwko ziemianom, przeciwko lesnikom, tam jakieś tam rabunki tych majątków, tam coś jeszcze, takie rzeczy, które po prostu nie rozumieli, jak to można w ogóle pozwalać takie rzeczy. I bardzo mocne rozczarowanie to było bardzo szybko nastąpiło.
I można powiedzieć tak, że w końcu to już w tym roku 1940-1941 ludzie już oczekiwali, te Białorusini też oczekiwali na jakieś nowe zmiany, zmiany polityczne oczekiwali na te zmiany polityczne. I niektórzy spodziewali się, że może Polska wróci. Chociaż za w okresie tej Polski międzywojennej to tym Białorusinom nie najlepiej to faktycznie żyło się w tym państwie. No chociaż nie było jakichś takich represji politycznych, tego nie było. I tut można powiedzieć, że ta Białoruś Zachodnia została wratowana po prostu od tych stalinowskich represji w okresie międzywojennym. Ale jakoś było takie odczucie, że Białorusini to takie obywatele drugiego rangu, drugiego stopnia. Ale już oczekiwali nawet tych zmian i powrotów władzy polskiej, chociaż no, wiemy, że w 1941 roku, w czerwcu, ta władza naprawdę zmieniła, tylko że przyszli Niemcy i zaczął się okres już okupacji niemieckiej, straszny okres okupacji niemieckiej. To rozczarowanie to taki główny temat tych w ogóle wspomnień o tych pierwszych sowietach tak zwanych. W ostatnim czasie władze w Mińsku zaczynają przebąkiwać, że powinno to być święto, Dzień Zjednoczenia, tak jak za Związku Radzieckiego. Czy są na to szanse, czy to są tylko takie groźby? Tak, i to wymiar ma martwy, wymiar mają dzisiaj. Bo ja nawet kiedyś rozmawiałem z ludźmi różnego wieku, rozmawiałem z ludźmi i pytałem się, po prostu zadawałem pytanie, jak to sformułowane było na tych pomnikach postawionych jeszcze w okresie sowieckim, tam wyzwolenie, a tam mówiono coś o takim pańskim, przycisku pańskim, polskim, coś takiego. Ludzie w ogóle często nie mogli zrozumieć, o co chodzi, jakie tam przyciski, jakieś inne rzeczy. Dla ludzi w ogóle tu raczej taka pamięć, tej pamięci Białorusinów, o której mówimy, którzy przeżyli te wszystkie XX wiek, to takie jakieś aspekty narodowe nie są na pierwszym planie, raczej jakieś społeczne. Te Białorusini, którzy po prostu żyli z zwykłym życiem na tej wsi lub tam w miastach, dla nich to państwo polskie było państwem, które stało już dla nich jedynym państwem, które oni faktycznie znali i widzieli. I w 1939 roku dość wiele Białorusinów poszło do Wojska Polskiego, żeby walczyć przeciwko Niemcom, kiedy zaczęła się ta mobilizacja do tego wojska. Wrzesień 1939 roku, 17 września, że to naprawdę spróbuję zrobić z tego jakieś święto, to myślę, że z tego nic nie wyjdzie. To jest można zrobić i tam przymusem przeprowadzać ludzi, uczniów szkół najbardziej, na te wszystkie jakieś tam mityngi, uroczystości, ale to nie ma jakiegoś oddźwięku w pamięci ludzi po prostu. Jeszcze raz powiem, że 17 września i w ogóle ta pamięć o tej wojnie, to pamięć o tragedii. To dla władzy dzisiejszej i władzy w okresie sowieckim, to zawsze była pamięć o zwycięstwie. Możemy powtórzyć, jak gdzieś ktoś tam mówi, ale dla ludzi to pamięć o tragedii. I w tych wspomnieniach ludzi zawsze dominuje jedna główna myśl, że wojna nie może być środkiem w jakichś problemach decydować przy pomocy wojny. To raczej dominuje takie ogólnoludzkie wartości w tych wspomnieniach i no, przykazanie Boże, można tak powiedzieć. A o tych wspomnieniach można przeczytać w książce Za pierwszych Sowietów pod redakcją mojego rozmówcy, profesora Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Aleksandra Smalańczuka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A książkę wydało Warszawskie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Teraz z Białorusi przenosimy się na niedaleką Litwę. Moimi gośćmi są Ewelina Mokrzecka i Antoni Radczenko, twórcy podcastu Polski Mit, który jest przygotowywany w studiu litewskiego Radia Publicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak brzmi dżingiel waszego podcastu Polski Mit. Polski Mit. Podcast porusza właściwie tematy, które dotyczą każdego, czy Polaka, czy Litwina, no ale w Polsce przyzwyczailiśmy się, że jeżeli ktoś jest Polakiem na Litwie, Białorusi czy na Ukrainie, to jego problemy właściwie sprowadzają się do kwestii narodowo-patriotyczno-religijnych. Rozumiem, że wy chcieliście odejść od takiego podejścia. Obecnie LRT wychodzi naprzeciw równości, różnorodności, promocji wielokulturowości. Daliśmy propozycję po prostu stworzenia podcastu w języku polskim i pokazania w tym podcaście, zaprezentowanie tych tematów, które nie są tak na dobrą sprawę prezentowane w polskich mediach na Wileńszczyźnie. A jakie tematy są prezentowane w polskich mediach na Wileńszczyźnie? To są przede wszystkim takie, powiedzmy, tematy kulturalne,
albo polityczne, czyli na przykład no, jakieś tych problemach, które związane tam, nie wiem, z przestrzeganiem praw polskiej mniejszości, co my jakby również uważamy, że to jest ważne i jakby my nie umijamy tych problemów i tych kwestii, tylko że my postanowiliśmy, że my trochę pójdziemy inną drogę i pokażemy, że na przykład no, takie ogólnoludzkie, ogólnolitewskie problemy, jak na przykład depresja czy autyzm, pokazać poprzez miejscowych Polaków i pokazać, że te problemy również mają taką wileńską specyfikę. No, na przykład ten, jeśli ostatni nasz odcinek był o autyzmie, to właśnie jest problem ten, że na przykład na Litwie prawie nie ma specjalistów dziecięcych mówiących w języku polskim, po polsku. Nie ma na przykład logopedów, bardzo mało jest polskich, jest bardzo mało dziecięcych psychologów czy psychiatrów. I to właśnie, kiedy ta ich jest w ogóle na Litwie mało bardzo, takich dobrych specjalistów, ale kiedy my bierzemy tę mniejszość polską liczącą tam około 200 tysięcy, to zobaczymy, że tu jeszcze brakuje, jeszcze to jest ten problem, jest zwiększa się kilkakrotnie i właśnie no, chcieliśmy to pokazać, że no, nie są kwestie ważne tylko na przykład oświata, chociaż ona jest ważna, tylko na przykład no, że może warto również inwestować wszelkiego rodzaju specjalistów, które na przykład by pomogli takim rodzicom, które dzieci mają tego typu problemy. Ja jeszcze chciałabym tutaj dodać taką kwestię, że od wielu lat się mówi, że te środki, które pochodzą z funduszy polskich, no, są rozdysponowywane de facto na kilka organizacji, no a i bardzo często też się odbywają różnego rodzaju imprezy i dyskusyjne jest, czy warto niektóre rzeczy inwestować i po co, jaki jest ich sens, jaki to ma sens. Natomiast no, jest taka grupa osób i też Polaków, która jest pozostawiona sama sobie. Podobnie no, poruszyliśmy temat polskiego środowiska LGBT na Wileńszczyźnie, bo też ta narracja płynąca ze strony akcji wyborczej Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin no, bardzo często jest taka, że Polak równa się katolik, Bóg, honor, ojczyzna, no, no i tyle. Natomiast no, też jest grupa Polaków o innej orientacji seksualnej, o innym rozwoju też intelektualnym. Mam tutaj na myśli tutaj, jeżeli chodzi o autystyczne dzieci, czy zaburzone w inny sposób, no też są i należy o nich mówić, bo są tak samo ważni jak pozostała część społeczeństwa, bo są jego częścią no, przede wszystkim. No właśnie o to się chciałem zapytać, czy nie spotkaliście się z takim zarzutem, że właściwie, no po co o tym mówić, jeżeli to są takie problemy, jakie ma każdy tam, nie wiem, Litwin, czy też może to są problemy, które właściwie no można rozwiązać po litewsku czy po rosyjsku, komunikując się ze specjalistami. Obecnie wszyscy specjaliści mówią, że bardzo ważne jest posługiwanie się z dzieckiem, właśnie tam, nie wiem, 2-3-letnim w jego ojczystym języku, ponieważ no on poprzez na przykład tłumaczenie, kiedy rodzic dla niego tłumaczy, no to po prostu bardzo dużo traci się podczas takiej tego typu terapii. Odnośnie zarzutów, no nie wiem, no były różne, może na razie jeszcze tylko w sumie kilka tygodni, jak startowaliśmy z tym projektem, to zbyt dużo opinii nie ma, no były jakieś tam i słowa krytyki, były również komplementy, także no na razie nie, no przynajmniej to, co do nas piszą, przynajmniej ja, jak to odbieram, to na przykład no generalnie bardzo pozytywnie, że bardzo fajnie, że poruszacie tego typu sprawy, że to jest bardzo ważne i że faktycznie trzeba o tym mówić. To no, no, na razie jakąś taką dużą dawką negatywnych, powiedzmy, wypowiedzi czy emocji na razie ja przynajmniej się nie spotkałam. Ja bym tutaj chciała uzupełnić, no bo jeżeli mówimy o pisowni imion i nazwisk, no to ta kwestia no, też dotyczy obywateli, przede wszystkim obywatelek Litwinek, które bardzo często wychodząc za mąż za obcokrajowców nie mogą mieć zapisane swoje nazwisko zgodnie z nazwiskiem wybranka. No więc
wszystkie te problemy sprowadzają się do jednego, że wszyscy jesteśmy częścią tego społeczeństwa i to dzielenie na my i oni bardzo często zaognia sytuację po prostu. Skąd waszym zdaniem bierze się to postrzeganie przez Polaków z Polski, litewskich Polaków jako tej bardzo konserwatywnej grupy? Czy może to jest związane z finansowaniem z Warszawy dla konkretnych inicjatyw? Polska daje te pieniądze i tam przede wszystkim idą to na jakieś tam takie tematy, czy przynajmniej w tych projektach, jakichś tych rozmowach, to jasno, żeby to jednak to było takie, miało takie, powiedzmy, szeroko pojęte konserwatywne ujęcie w rzeczywistości. No właśnie, bo może to jest pewien problem jednak w Polakach z Polski, prawda? Takie patrzenie na tych Polaków z Wileńszczyzny jak na tego rodzaju skansen. Z dwóch stron jest ten problem. Z jednej strony oczywiście, ale jakby problem Warszawy, że ona widzi tylko no, jedną stronę, ale z drugiej strony no Polacy, litewscy, oni również pracowali nad tym, żeby tylko właśnie żeby pokazać ten skansen. I oni wykreowali ten skansen, no i Warszawie to generalnie spodobało się, oni to, Warszawa to kupiła. No i także to jest bardzo trudne pytanie, kto bardziej w tej sytuacji zawinił. Podejrzewam, że to w ogóle no, po prostu pewien taki splot okoliczności stał się i tu chyba no gdzieś tam jest ta wina, czy zaniedbanie jakieś chyba po obu stronach, mi się wydaje. Generalnie chyba mniejszości narodowe w jakimkolwiek kraju, oni są no, bardziej konserwatywne, powiedzmy, niż ta większość krajowa. Konserwatyzm, no, on w dużym stopniu pomaga jednak zachować własną tożsamość, powiedzmy. Polacy w swojej większości są chyba bardziej konserwatywni niż ich odpowiedniki litewskie, aczkolwiek właśnie nie można podchodzić do Polaków litewskich jako do pewnego monolitu, że oni wszyscy są jednakowi. Nie, to absolutnie jest, no to właśnie od ten jest błąd, że w pewnym momencie Warszawa po prostu postanowiła, że nie, jest jakby jeden schemat, jeden wzór i trzeba pod ten wzór dostosować się. I jakby zaczęły inne grupy, inne zdania zaczęły być marginalizowane. Tak naprawdę to jest bardzo masa różnych takich problemów, kwestii takich, które no, jakoś tam wpływają na tą rzeczywistość. Nie można w takim zero-jedynkowym jakimś takim systemie to tak powiedzieć, że tamci są źli, ci są dobrze. No nie, ja myślę, że to jest tak trochę bardziej skomplikowane. Ewelina Mokrzecka, Antoni Radczenko, twórcy podcastu Polski Mit. Dziękuję wam. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dziękujemy. Podcast Polski Mit można znaleźć na stronie internetowej LRT, czyli litewskiego nadawcy, oraz na Spotify i innych platformach streamingowych. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i Zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.